Jeden z takich kontrowersyjnych tematów są pieniądze i tym tematem na pewno będę chciał się zająć. Ponieważ bardzo dużo pieniędzy w życiu straciłem, takim kluczowym elementem u mnie jest pasja. Halo Bus, dzień dobry, witam serdecznie. No troszkę mnie tutaj kurczę nie było, nie? No niestety tak to czasami w życiu jest, że nie zawsze chce się nagrywać, nie zawsze chce się komponować, tworzyć. Mam wiele przemyśleń odnośnie tworzenia kontentu na YouTube. I właśnie dzisiaj o tym się z Wami podzielę. Najpierw jednak jadę sobie furkę umyć. Trochę muszę wyczyścić ego z tyłu, gdyż jak widać na załączonym obrazku jest delikatny syf, więc muszę ogarnąć temat. W każdym razie chciałbym Wam dzisiaj powiedzieć o tym, o moich przemyśleniach generalnie, jak dotyczących głównie właśnie stricte planów na YouTubie, na tym, co planowałem wcześniej. Natomiast na chwilę obecną te plany mi się zmieniły i no i chciałbym o tym opowiedzieć. Jeśli nie subskrybujesz tego kanału, oczywiście zacznij to robić, bo dzięki temu docieram do większej ilości twórców, a nie tylko do twórców, ale do większej ilości widowni, która będzie chciała być może mnie obserwować. Także lecimy z tematem. Najpierw jadę sobie umyć autko, a później opowiem Wam co i jak. Jestem już. Furka umyta. Słuchajcie, mam dzisiaj takie przemyślenia. Jest ich kilka. Tworzenie treści na YouTubie zaczęło wyglądać niczym taki wyścig szczurów. Ludzi, którzy prześcigają się kontentem, prześcigają się ilością filmów i... No i właśnie to zauważyłem, że ja też chciałem tak robić. No i właśnie między innymi dlatego była ta przerwa, o której wspomniałem wcześniej. Pierwszym takim tematem, który chciałbym poruszyć, jest temat treści na YouTubie, kontentu, który chcę tworzyć. Zastanawiałem się bardzo mocno, jak ma wyglądać mój kontent, mój tak naprawdę pomysł na cały spektakl, który będę Wam pokazywać. No i doszedłem do wniosku, że takim kluczowym elementem u mnie jest pasja. Jest to, że ja po prostu chcę zajmować się rzeczami w życiu, które sprawiają mi ogromną przyjemność. I niestety często jest tak, że nie idzie tego tak prosto połączyć i musimy szukać pewnego rodzaju kompromisu, który ułatwi nam to na tej zasadzie. Jedynym sposobem na to, abym czuł się dobrze w pokazywaniu pewnego rodzaju filmów, które utożsamiają się z moją osobą, jedynym sposobem na to jest to, żebym tworzył treści o tematyce lifestyle'owej i w niej przeplatał scenerię muzyczną, scenerię tego, co mnie otacza w rzeczywistości, czyli biznesu, psychologii oraz pieniędzy. Po prostu pieniędzy, bo powiem Wam szczerze, że to jest taki temat po prostu, który wraca jak bumerang i myślę, że mam sporo do powiedzenia w tej kwestii, ponieważ bardzo dużo pieniędzy w życiu straciłem. No i tak jak powiedziałem wcześniej, content lifestyle'owy, czyli łączenie wielu styli, między innymi właśnie muzycznego, motoryzacyjnego, psychologicznego, no i też przede wszystkim o temacie pieniędzy. Jestem w fajnym miejscu, jest taka pusta przestrzeń w Krakowie, gdzie jest sporo ludzi, ale można, znaczy ja bynajmniej jeszcze się krępuję, tak mówić,
do kamery przy ludziach. No ale co, no, czegoś nie robi dla kontentu. No, także spoko. Patrzcie jak ładnie. Jak tu jest pięknie, to w sumie nie zdajecie sprawy obecnie. No i tak jak powiedziałem, jeśli chodzi o content muzyczny, no to content muzyczny już jest. Natomiast kwestia teraz tylko i wyłącznie do koptowania innych tematów. Dlaczego to robię? Bo przede wszystkim chcę być niezależny. Jak będę chciał mówić o tym, co w danym momencie mnie dotyczy, czyli na przykład kontencie motoryzacyjnym, no to o tym mówię. Jeżeli będę chciał wspomnieć i spotkać się z ludźmi i porozmawiać o tematyce biznesowej, to też to zrobię. Także no właśnie chcę być pod tym kątem mega niezależny i zależy mi na tym, żeby właśnie w ten sposób to robić. Patrzcie, jak to jest pięknie w ogóle. Masa. Jeden z takich kontrowersyjnych tematów są pieniądze i tym tematem na pewno będę chciał się zająć. Więc myślę, że mam sporo rzeczy do opowiedzenia w tej kwestii. No, także na pewno będą to materiały też związane z stricte no, tematem zarabiania pieniędzy. Opowiem o mojej historii, jak to faktycznie wyglądało, jak straciłem bardzo dużo pieniędzy, jak zawiodłem paru ludzi w swoim życiu, ale też o tych pozytywnych rzeczach też myślę, że śmiało mogę opowiedzieć, bo było ich sporo, a zwłaszcza teraz, kiedy tak naprawdę buduję całego siebie, jest, wręcz bym powiedział, przepięknie pod tym kątem. Tematyka lifestyle'owa jak najbardziej uważam, że jest mega dla mnie korzystna, bo dzięki temu będę mógł sobie po prostu robić wszystkie rzeczy, jakie chcę. A niestety z tematem muzycznym jest tak, że wiele ludzi zajmuje się muzyką i nie wie, jak to połączyć w biznesie. Nie ma pojęcia, jak zacząć, gdzie pójść, co zrobić. Do tej pory zawsze gdzieś tam się obserwuje ludzi, którzy osiągnęli sukces, a bardzo mało jest osób, które pokazują siebie, którzy jeszcze nie osiągnęli spektakularnego sukcesu, ale wierzą cały czas w siebie. No, jednym z takich fajnych elementów i stałych moich praktycznie codziennych zajęć jest picie kawy. Uwielbiam kawę, uwielbiam pić ją wśród ludzi i powiem wam, że w momencie, gdy nawet jestem sam na sam i pracuję nad jakimś projektem, robię coś, to bardzo często właśnie skupiam się nad tym, żeby wyciszać umysł w ten sposób, żeby dopuszczać jak najwięcej kreatywnych myśli do siebie. Także szczerze, gorąco polecam wam serdecznie, aby właśnie w ten sposób robić. Znaleźć ten chwilę czasu bez telefonu i starać się właśnie w ten sposób pozytywnie jakoś myśleć na tej zasadzie. To a propos kontentu muzycznego. Także ja się z wami żegnam w tym krótkim materiale. No i życzę udanej niedzieli. Tak, żebyście i spokojnego przyszłego tygodnia, tak żebyście sobie go fajnie spędzili. Trzymajcie się, cześć, pozdrawiam.